Babareczka czeka. Dobra, bierzemy się. Zaraz się tu wyspawa. Proszę bardzo. Patrz ta, co majster zamontował. O. Taran! Łożno! I się nic nie dzieje! Proszę bardzo! Tutaj jest przygotowane do pługu. Także luksusowo. Ale patrzcie na to. Z tym skręcaniem kół. I teraz myślę zrobić to tak. Jakbyśmy tutaj dali taki płaskowniczek dotąd, żeby to było na wprost, to może by tak się koła nie zginały przy naciskaniu. Tak już wczoraj tak pomyślałem o tym, to może by się tak nie wyginał, nie ściągałby tego kółeczka. No w sumie mógłbym tak zostawić, że nie będę tak jeździł po wertepach. Ale możemy tak przetestować chociaż na jednym wahaczu. Przykręcić go śrubą i kawałek blaszki dać, nie? Tak przetestujemy, zobaczymy. Może to kurwa coś da, że aż tak się nie będą skręcać. Dobra, zanim się weźmiemy za robotę, otworzę paczuszkę, jedna paczuszka mi przyszła, ale widziałem na miniaturce na YouTubie u dokurwiatora, że już coś zbudował. Także no, ten za mocny, ten będzie za słaby. A on taki, widzę, jakiś track, trochę a la Monster Truck zrobił. Więc może kurwa, tak, bardzo dobry plan. Dobra, to już nie będę opowiadał. Nie takie rzeczyśmy robiły z Andrzejem. Dobra, otwórzmy paczuszkę. Nic nie widać. Moto paczuszka. To kanał jakiś z YouTube'a. Czym by tutaj otworzyć? Namierzaj pan nóż. Człowieku, tu znaleźć coś. Panie, coś pan zrobił. Teraz noża nie będę mógł znaleźć. Panaś pan paczkę wysłał. Nie, tam kurwa nie znajdziesz. Dobra, weź. A, dobrze, tutaj masz. Pa, pa, pa. Tu majster specjalistyczne pod ręką zrobił narzędzia. Śrubokręty, izolacja i tu jest specjalistyczny nozik. Żeby, wiecie, nie lecieć tam na koniec garażu, tylko otwieram drzwi, od razu sobie biorę. Tak samo tutaj leżą części, tylko sobie uchylam drzwiczki i już mam pod ręką. Także mam nozik. Otwórzmy paczuchę. Coś pan przysłał. Kartka je. Andrzej! Cześć majster, z tej strony Andrzej z Motoświat. Jak mam okazję, to wchodzę na twoje live'y. Oglądam twoje filmy od dawien dawna. Najnowsza seria z drutkartem jest po prostu genialna. Czekam z niecierpliwością na kolejne i kolejne odcinki. Nie mogę się doczekać serii z budowy motocykla oraz przebudowy Jeepa. W związku z tym, że dostarczasz nam świetną rozrywkę, to chciałbym dorzucić coś od siebie. Są to między innymi motogadżety. Dorzucam też napój bogów na kolejnego live'a. Andrzej z Motoświat. Pokaż pan. Rameczki. O. Rameczki. Proszę bardzo. Motoświat. A, to tak jest. Drutkart jazda próbna, je. Połóż tutaj. Naklejki Motoświat. Kurwa, nawet 39 mogłem poprzyklejać. Teraz to jest za późno. Rameczki. O, zima idzie. Proszę bardzo. Ściągaczka gumowa. Kubeczek. O, już mam tych kubeczków. Proszę bardzo. Hops. Zapaszek samochodowy. Proszę bardzo. Coś mocniejszego. Bo pamiętam, że lubiłem takie buteleczki, bo można było sobie kapsulować swoje piwo.
Nawet alkohol, jo. Nalewka z czerwonej pozieczki. Dobra, Andrzej Motoświat, bardzo dziękuję za paczuszkę. Bierzemy się za robotę. Odpaliłbym tego, żeby przejechać tutaj. Ale wątpię, żebym miał siłę pojechać. Wsiądnij pan troszkę. Bajzlu. Jedziemy. No kurwa, terenowa idzie. Dobra, zanim się weźmiemy za silnik, to zobaczmy tutaj, jak odkręcę sobie i przykręcę tutaj taką blaszkę, żeby wyprostować tutaj maglownicę ze zwrotnicą, nie? Żeby zrobić taki kąt prosty. Może wtedy rzeczywiście koło nie będzie odciągało się, bo tu będzie po prostej i będzie chodzić do góry i do dołu. A teraz jak idzie do dołu, to i ciągnie kurwa to. Koło, czyli koło się skręca. Dobra, zobaczymy. Potrzebujemy blaszkę taką długości z dwoma dziurami i zaraz majster ogarnie temat. Tu ty miałeś płaskowniczek taki. O, nóż się znalazł tutaj, widzę, leży. Miałem taki płaskowniczek. I może wtedy by to miało rację bytu. Może by wtedy koło nie skręcało podczas wciskania tego amortyzatora. Nie? Dobra, ale zobaczymy, czy będzie koło skręcać. Zobaczymy, czy będzie koło skręcać. Dobry plan. Kurde, to nie wypuści tego. Hamulec nie puści drążka. Kurba. Widziałeś? Jakie to wszystko uparte jest? Biegnij. Zaraz nie puszczę. Tutaj. Dobra. I teraz patrzcie, jakbyśmy zrobili tu na wprost, o. I wtedy by może nie odciągało koła, bo by tak tylko chodziło. Dobra. I teraz musimy mieć wiertełko. Gdzie jest to wiertełko? Kurwa, taka długa jest. Teraz nie ma jak tego przepchnąć. Hamulec przeszkadza. Nie masz pan krótszej takiej śrubeczki? Proszę bardzo. Zdrowyś wkręcał taką długą śrubę. Cicho, zaraz się przekonamy, czy to... Dobrze, majster by rozumował. Dobra, niech tak będzie. I teraz sobie dokręćmy tu. No jak to zadziała, to będę z ciebie dumny, żem rozkminił. No, to ja robiłem. Pokaż. Pokaż i nawet kurwa mi nie mów, żeby nie dalej kiepsko chodziło. Uwaga. Chłopie, coś ty zrobił. Samo chodzi, co jest? Nie, no kurde, nie rozumiem tego. Myślałem, że to coś da. A to nic nie dało. Niedobrze, czyli maglownica by musiała być wyżej? A skrętra będzie większy, czy co? Mniejsze skrętra to jest. Majster zrobi. Ej, nie rozumiem tego. Gdzie ta maglownica powinna być, żeby nie skręcała kołem? Kurwa, się nawiercił roboty na marne. Nic to nie dał. Kurwa, się rozregulował teraz wszystko. Może jak będzie od spodu? Pokaż. Jakby było od spodu. Tak. Zaraz, bo to się wszystko rusza. Muszę dokręcić śruby.
Dobra, i czekajcie. Ej, mniej się wygina. Ej, mniej, prawie w ogóle nie skręca. Czyli tak by musiało być. I zobaczmy z tej strony, co to nam da. Trzeba tu młotkiem sztuknąć znowu w tą lineczkę. A tutaj w ogóle jest okany dupy potłuc. O kurwa, żeś łamał. O. Ułamałem hamulec. Pękło. I co teraz? Może nie trzymać. Dwuskładnikowym jakimś klejem się zrobi. Dobrze. Odłóż tutaj, żeś nie zgubił. Hops. No i tu będziesz widział z góry. Śruby ci się nie odkręcają przy zakrętach. Dobra. Słuchajcie, najpierw se sam sprawdzę. Dobrze jest. Patrzcie. Już nie skręcają. Dobrze, żeś pan zrobił. Jak to będzie teraz skręcać? O kurwa, tu żeś krzywo kierownicę ustawił. Taki mały skręcik jest? Czemu w tą stronę taki duży jest? Czemu teraz się koła nie rozjeżdżają? Czyli wystarczy ten wahacz dać od spodu. Kurwa, tak jak było na początku. To co tu chodzi? Pokaż, zaraz zobaczymy, tu zrobię ten wahacz od spodu. Już mnie to denerwuje. Myślałem, że żebym rozkminił. Znaczy dobrze było z tym, nie? Z tymi blaszkami. Jedynie co, że mały skręt jest, słabo w bok koła skręcają. A tak to działa dobrze, bo nic się nie dzieje, nie skręcają koła przy naciskaniu amortyzatorów. Ale teraz to już sam nie wiem, o co tu chodzi. Kręć pan, zobaczymy. Co się będzie działo. No i proszę ja was, nareszcie rozkminiłem układ kierowniczy, czyli tam maglownicę, co się dzieje. Patrzcie. Kółeczka już się nie rozchodzą na boki, nawet po wciskaniu. Nie rozkraczają się. A wiecie, co było przyczyną? To było przyczyną, że ja te drążki dałem tutaj od góry, nie? Żeby było tak ładnie na wprost. A to teoretycznie to chyba powinno być tak jak teraz, albo miałem farta, że tak zrobiłem i tak działa, że maksymalnie w dół, do samego dołu musi być ten drążek, nie? I on wtedy jak się naciska, to on się wyrównuje do poziomu i w ogóle nie zmienia tego skrętu, nie? Także teraz jest tak maksymalnie w dół, od spodu wsadzony te i w ogóle się nic nie dzieje, jest bardzo ładnie, prosto, cały czas prosto kółeczka, nawet jak tak mocno wciskam. Kurwa, majster rozkminia jakieś blaszki, bierci, przykrynca. Też bez tych blaszek jest dużo większy skręt, więc można ostro, że tak powiem, dawać. Z tymi blaszkami był hukowy skręt. Jedynie co, no to źle ustawiłem kierownicę. Czyli trzeba by było ustawić kierownicę jakoś tak. Tak jak teraz. I wtedy byśmy mieli i w tą, tyle samo i w tą chyba. Czyli teoretycznie tak powinna być prosto kierownica, tak? Najwyżej drugą dziurkę się nawierci w rureczce. Tutaj ustawię, że to jest środek. I teraz w obie strony powinno być tyle samo obrotu. W tą kręcisz. Kurwa, tylko tyle? 15 minut obrotu? Teraz mamy na zero. I tu powinno być dotąd też.
a jest trochę więcej. Czyli trzeba tą tasiemkę tu przesunąć gdzieś. No tu będzie środek kierownicy, o. Dobra, tu byłby środek kierownicy, tak? Czy nie? Skręcamy. Mamy prawie do jajec. Skręcamy. I mamy prawie do jajec. Czyli tak jak teraz. Tu jest środek kierownicy. I teraz kierownicę by trzeba było... No to trzeba będzie drugą dziureczkę nabiercić chyba. Dobra, teraz wam pokażę, jak się zbieżność ustawia. Na miareczkę. Lepiej se tak ustawić, niż w ogóle nie ustawiać. Niż na łoko. Tutaj po środku opony sobie mierzymy. Do oponki na wysokości łożysk od koła. Mamy 69,5. Teraz mierzymy z drugiej strony, też na tej samej wysokości. W samochodzie też tak można sobie ustawić. Jak komuś piszczą. 71,5. I teraz to koło żeśmy ustawili mniej więcej prosto. Czyli to koło musi być zjebane. Tak, ono trochę skręca. Czyli trzeba tu te koło o 2 cm cofnąć. Na zewnątrz, żeby jechało. Ze dwa obroty wkręcić muszę. Prawie 71. Tu mamy prawie 71, a tu mamy 70, tak? To już bym chyba nie ruszał tego. Tak, a tu mamy 70. Chyba już bym tego nie ruszał, bo to teraz jeden obrót to może dużo zmienić. No i dobrze, zbieżność mamy ustawioną. Mniej więcej jest różnicy tam centymetr. Lepiej jak będzie tutaj do przodu takie V, niż mają się koła rozjeżdżać na boki. No dobra, to już kurwa ustawione, już mnie denerwuje to. Jeszcze trzeba było tą kierownicę zrobić, żeby była na wprost, bo znowu mam pokoślawioną. A tam zaspawałem. Dawaj. Dawaj tak. I przewracamy. Skurczybyka. Tu mamy kierownicę, nie? I ona się kręci na takim plastyczku. O. To jest wsadzone na to i tam się obraca na tym. Po co majster zrobi? Rozpieprzyłem łozisko od kółeczka i tu są kuleczki w środku. I wchodzi mi o, kierownica w to elegancko. Hops, troszkę luzy, malutkie są luzy, prawie nie ma w ogóle. I o, będzie się obracać. Jedynie problem z tym, że to nie wchodzi w to. O. A tak by było na łożysku, by ładnie chodziła. Tu jest prawie, że o, widzicie, ładnie tutaj dolega. Tylko trzeba było tutaj obciąć gdzieś. I może by było dobrze. A teraz to w to mnie wejdzie. Dobra, teraz patrzcie inżyniera, co wymyślił. Biorę sobie taką ruryczkę, otóż to bania. Potem mam taką małą, mniejszą ruryczkę. Ta mniejsza ruryczka była od czego? Od tej felgi tutaj, co była na gardziku. I tą mniejszą rureczkę nabiję sobie w tą rureczkę. O, teraz trzeba nabić tą tu. Nabije się? Musi. Proszę bardzo. Jakżem nabił. I teraz bierzemy sobie to łozisko. O kurwa. Przecież pasowało tutaj. Na siłę, Andrzej. O, kuleczki. Kurwa, wysypują się wszystkie kuleczki teraz. O, teraz będzie łożysko bane. Proszę bardzo. Hops, hops, hops. Ładnie, nie? A teraz patrzcie, jaki majster ma patent.
Ta rureczka wchodzi w tą rureczkę i potem ta rureczka wchodzi idealnie na kierownicę. Tuti. O. Nawet trzeba ją nabić. I tak w taki sposób przedłużę sobie troszkę kierownicę. Brawo, Sebix. O, i teraz się młotkiem nabije i tu się wciśnie między ten spaw. Patrzcie, o. Między ten spaw się teraz wciśnie to wcięcie i będzie bardzo dobra robota. Tutaj już sobie przykręciłem tą rureczkę krótszą. I teraz rureczkę musimy włożyć tutaj w rureczkę. I albo zespawać, albo na śrubę. Jak to tam wyjdzie, to zobaczymy. Także o, teraz już mamy rureczkę w rureczce. Tutaj trzeba sobie wycyrklować długość kierownicy i ustawić ją, gdzie jest środek. Elegancko. Kurwa, i na łożyskach, patrzcie, o. Na łożysku będzie teraz kierownica. Mam nadzieję, że się nie rozsypią te kulki, gdzieś tam nie pogubią. Będzie lipa. Także o, układ kierowniczy prawie zrobiony. Tu albo na wierce, albo pospawam sobie. Tutaj. Także mam wybór. Dobra. O Jezu. O, proszę bardzo, majster se tu pospawał. Tu punktowo, żem się wtopił tam. Żeby nie puściła przypadkiem na zakręcie. Pokaż mu, że naprawdę dobrze chodzić. Kurde, samo się kręci. Na łożysku. Luks! Ze 2 cm może niżej bym zrobił. No i co, system pięknie działa, proszę bardzo, tam mamy na jedną śrubeczkę. U góry mamy na drugą śrubeczkę połączone. Kierownica elegancko już jest ustawiona na środku. Kółeczka już na boki się nie rozchodzą. Zrobione, zrobione. Bardzo dobra robota. Nareszcie mogę za silnik się wziąć. No dobra. Luksus jest. Nawet fajniej, bo kierownica, ale dalej jest taki luz duży. Dobra, taki luz to tam. Jak w traktorze. Dobra, zostaw to. Chuj tam. Jutro sobie przyjdzie silnik montować. Wyłączaj pan.